Cześć, witajcie detailingowi dziadzia. No wielka radość. Kolejny tysiączek, jeżeli chodzi o subskrypcję, czyli już 2000. Bardzo mnie to cieszy. Tak naprawdę kanał w sumie nie funkcjonowałby bez was. Bez ciebie. Z tego względu, że motywującym takim motywatorem to jesteście dla mnie wy. Że oglądacie, że komentujecie, to jest też ważne właśnie, że wymieniamy te swoje sugestie. Nie zawsze na pewno moje spostrzeżenia idą z twoim tokiem myślenia. Zrozumiałe. Każdy ma inne podejście. Kanał w sumie tak naprawdę, powiem ci, że nie sądziłem pójdzie w tę stronę, a zaczynał się od filmu, gdzie pomalowałem błotnik sprayem. I albo błotnik sprayem, albo malowanie kierownicy skórzanej. Kurczę, który z tych filmów? Wiem, że chyba błotnik sprayem ma najwięcej wyświetleń, albo ten od kierownicy, już nie wiem. Ale i wtedy właśnie, jak powstały ten i któryś z tych filmów, zakończyłem przygodę z detailingiem zarobkowym. Może nie to, że się wypaliłem, ale jak to ze spółkami, no nie bardzo się dogadałem w pewnym gronie i stwierdziłem, że sobie to odpuszczam, zmieniłem pracę i powiem ci, że jestem bardzo zadowolony. Dlaczego? Z tego względu, że zawsze to podkreślam. Detailing zarobkowy, a detailing amatorski to są dwa różne światy. Inna chemia, inna praca, inaczej się pracuje, w ogóle inaczej się to wszystko ustawia. To nie jest tak, że bo nieraz coś wrzucam, bo ja się tam bawię i ktoś mówi, o to by mi to, to ja bym w życiu nie zarobił. Kurczę, ja wiem, żebyś nie zarobił. Ja wiem, o co chodzi. Wiem, co jest grane. Sprzątanie auta tak naprawdę, jedno schnie, drugie zaczynasz, to ciśnienie. Ciśnienie. I powiem to, i nieraz niestety kończy się to niestety słabą jakością całej roboty. Tak, niestety tak. Jeżeli jest ciśnienie, jest parcie na auta, jeżeli powiedzmy są terminy, niestety tak jest. Możesz się ze mną nie zgodzić, ale już wiele rzeczy widziałem, także... A amatorski detailing to jest moim zdaniem właśnie ta perełka. To jest ta perełka, gdzie ten smaczek, gdzie ty sobie ten szamponik, tą piankę, czy tam powiedzmy inny dressing, ty się nim bawisz. To są naprawdę dwa różne światy. Uwierz mi, że po tych 5 latach takiej szakiry, jak ja to mówię, nabrałem mega dystansu do detailingu. I wykłócanie się, że produkt A jest lepszy od produktu B, może i ma sens. Może i ma sens z tego względu, że rzeczywiście dany produkt na każdym elemencie, na każdym aucie, przy innej temperaturze zachowa się inaczej. Ale trzeba złapać taki złoty środek. Trzeba mieć przede wszystkim dystans. To, że ja mówię, że produkt A jest zajefajny, a produkt B jest dla mnie beznadziejny, to nie znaczy, że tak będzie u ciebie. Ale w większości się to sprawdza. Więc pamiętaj, dystans, jeszcze raz dystans. No dobrze, dlaczego powstał ten filmik i dlaczego o tym mówię? Z tego względu, że jest 2000 subskrybentów już na kanale, przygotowałem w sumie to skromną paczuszkę. Zobacz jaką. Tak jak zauważyłeś, miszmasz. Starałem się tam w sumie wszystkiego po trochę wrzucić, tak żebyś mógł sobie auto od A do B, od A do Z, przepraszam, A do B, no to wielkie mycie, czyli koła i felga. Od A do Z, żebyś sobie mógł umyć auto i teraz już wiem, jak zapakowałem, zrobiłem już paczunię, bo już jest zapakowana, wiem, czego nie zapakowałem. Cleanera do opon, wybacz. To jedyne, czego tam będzie brakować, moim zdaniem. A tak, chyba jest wszystko. Chyba jest wszystko i oprócz wosku. O. I oprócz wosku jest, a zresztą nie. Jest tam polimer. A, właśnie. Także, moim zdaniem, na bogato. Trochę droższych produktów, trochę tańszych. Niekoniecznie złych. Nigdy nie jest tak powiedziane, że jak coś jest drogie, jest zajebiste. Nie. Ja to zawsze mówię. Ja mam swoją opinię. Tak jak niektórzy hejtują RRC, że jest dno i wodorosty. Okej. Okay. Rozumiem. Rozumiem falę hejtu. Okej. Okay. Są produkty, które mają zajebiste i zdania nie zmienię. Chyba, że oni coś zmienią, to wtedy i ja zmienię zdanie. Teraz tak, co zrobić, żeby mieć tę paczuszkę? Kiedyś wrzucałem film z reanimacji washpada i napisz mi w komentarzu, kiedy, może inaczej, ile lat wcześniej przeskoczyłem z gąbki na washpada. Tam, podkreślę, tam to napisałem.
Jeżeli śledzisz mój kanał, to będziesz wiedział, który film. Także szukaj szybko filmu, zobacz ile to lat, wpisuj w komentarzu. Jeżeli będziesz pierwszy, zgarniasz właśnie to, co widziałeś na filmiku. Mnie pozostaje tylko podziękować za subskrybowanie, za oglądanie moich filmów, za komentarze. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, że wymieniamy się poglądami, nieraz się nie zgadzamy i okej, bo jeżeli byśmy wszyscy się zgadzali, to by było nudno, monotonnie, może i sympatycznie, ale kurczę, nudno. Jednak jak gdzieś jakieś tam, że tak powiem, ziarno takiej niepewności, niezgody jest, zawsze jest o czym pisać i wymieniać się swoimi poglądami. No nic, ja się z Tobą żegnam, zapraszam Cię prawdopodobnie za godzinkę na kolejny film, który mam nadzieję będzie ciekawy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!